Witam. Dzień dobry. Na raz. No nie wiem, czy najlepsze są kurtyzany na raz. Ale być może. No nie byłem nigdy. Tu przechodzimy do jakichś wspomnień z Will, matki Nunu. Pracuje nad naszą piosenką. Zagrać ci ją? Aha, ja już to grałem. No to jazda. No to jazda, dobra, to zagramy. Jak to było, jak to było? O. Wiesz ten taniec. Dzięki, Willu. Wiedziałem, że to pamiętam. Mama mnie nauczyła. Zawsze robiłem to z mamą, wiesz. Zawsze śpiewaliśmy razem. A, tak, razem. Była. Jest! Ta, wiesz co? Masz rację. To zabawne. Kiedy szukam serca błękitu, czuję, że jest bliżej mnie. Tak jakby. No dobra! Mama chce, żebym znalazł serce błękitu, więc tak zrobię! Dzięki, Willump! Bardzo mi pomagasz, Puchatku. Rozbawiło Willumpa. Ma bekę z Nunera. Opowiesz mi więcej o sercu błękitu, mamo? Co chcesz wiedzieć? Co ono dokładnie robi? Czy to jakaś broń? Tak, w pewnym sensie. O, fajnie! Czy to miecz? Nikt nigdy nie uczył mnie walki mieczem. To nie jest miecz. Serce błękitu jest jak świeca. Świeca? Gdy zapada zmrok i robi się chłodno, co wtedy robimy? Palimy ognisko? Dokładnie. Zwalczamy zimno i ciemność dzięki ciepłu i światłu. Truskaweczki, mniam, mniam, mniam. Krzysiu, i życzę i miłego dnia. Dziękuję, dziękuję. Wiecz mi się robi. Ogniem. Ale jest milutko. Wygraliśmy parę gierek. Świecą przeciw nocy. Fajną przygodę, mamo, sobie rozgrywamy. Zawsze to robisz. Co takiego? Nigdy nie odpowiadasz mi wprost. Zawsze chcesz, żebym domyślił się sam. Być może to najlepszy sposób nauki. A może najlepiej byłoby, gdybyś mi powiedziała. Odszukaj skrzydlatą górę, Nunu. Tam poznasz odpowiedzi. No i dobra, tutaj zakończyliśmy wczoraj rozgrywkę. No tajeńska karawana? Mój dom! Co się dzieje? Jest tu kto? Halo? Czas się zatrzymał. Mamo? Mamo! To ja! Ucieka! Nunu! Czekaj! Czy widzisz światło, Nunu? Mamo, słyszę cię. Nuner ma mocną jazdę, jest we śnie. Ogień przeciw ciemności. Słyszy matkę. Zbliżam się. Odszukaj serce błękitu. Dam radę. Błękitne sny. Doświadcz pierwszego snu. Będzie ich więcej. Tej, że zobaczymy twarz Sandry, zanim pokieryszowo już lubiło Woliber. A skąd już oglądałaś? Sen tego chłopca to miejsce wypełnione strachem. Tyle tam ciemności, zgłębionej tuż pod powierzchnią. Strach przed słabością, no, spoiler. Przed stratą. Nie mogę ukrywać się w snach śmiertelników bez końca. Ale ten chłopiec i jego ludzie są sami zgłębione.
który znam aż zbyt dobrze. Poszukują magicznego reliktu. Czegoś, co zwie się sercem błękitu. Jestem niemal pewna, że jest ono powiązane z magią Yeti. Mocą tworzenia prawdziwego lodu. Tego samego lodu, którego dawno temu użyłam, by ratować świat. Nie, Lisandra jest dobra, lodu, czy zła? Chyba zła bardziej. Potrzebuję. Tak bardzo. Ona wygląda jak Rita z Power Rangers. Ściana, ją? Którą stworzyłam, zaczyna się kruszyć. Zaczynają się głębiej. A tuż o, za tą mroczną ścianą jesteś ty, mój najstarszy wróg. Pustka. Jeżeli nie, siebie też nie ściszyłem przez to. Nastąpi koniec. Pochłoniesz ten świat. Ale ten Yeti może być moją bronią w walce z tobą. Bronią, którą będę dzierżyć już niedługo. Ten Yeti będzie bronią? No, a chcę wykorzystać tego Yetiego? Lisandra to zwykłe kurwisko? Takie zwykłe, coś tam jakieś moce ma. Cenu i lampa jest odnalezienie... No, nie zdążyłem przeczytać. Serca błękitu. Oho! Willow, tu są wilki! Where is Willow? Gdzie jest Willow? Willow! Gdzie siątkę? Te dwie śnieżki nic nie robią. Mam się dać hitnąć? Tutaj jestem, Willow! A jest, dobra! A regenik jest. A jeszcze jednego. O nie! Jest no dobra! To jest cały mini boss! Albo dobry, dobry moment. Przyjaźń ich pokonaliśmy. O nie! Jest ich więcej! Ciekawe, że też się leveluje postać. Erkę. A, Erkę odblokowaliśmy. Bro! Willump, nie wierzę! To jest Brown! Obrońca Freljordu! Najwspanialszy! Tak! Tak, to ja! Znają. A wy kim jesteście? Jestem Lulu, a to mój najlepszy przyjaciel Lulu! Bez patrzenia! Co was tu sprowadza? Freljord tutaj jest dziko! To nie miejsce dla dzieci! Wiem! Szukamy serca błękitu! Może wiesz, gdzie ono jest? Mama powiedziała mi, że jest gdzieś na skrzydlatej górze. Brown nic nie wie o tym całym sercu błękitu. Ale daję. Skrzydlata góra, mówisz? Chodźcie, za mną. A symbolczyk sus. A to jest jakiś trolling od tych na... Na tam... Timesach czy tam czymś? Indikatorach. Na Zoomie. Dobra wiadomość. Wiemy, gdzie jest góra, a zła taka, że nie da się tam dostać. Nie ale da my się. Potrzebujemy dostać się na tę górę. Nie, potrzebujemy potężnego gulaszu dla bohaterów. Zrobimy sobie zupkę. Zjadę. Gulaszu?
Chyba nie zamawiamy coś z Hiszpanem. To wyjątkowy przepis. Tylko co? Który przekazała mi matka. Jest magiczny? Przepisy matki zawsze są wyjątkowe, maluchu, ale... Dobry, na razie się trzymam, Miszalkę. Nie, jedzenie gulaszu da nam czas. Muszę tak jeszcze kontrolować. Zyskamy czas na wymyślenie rozwiązania problemu ze śnieżycą. Znaczy, wiemy, że tu z nami nie było. Jak się go robi? Skąd weźmiemy składniki? Braum musi spytać ogromnego dzika, zebrać warzywa głęboko spod ziemi i wydobyć przyprawę ze śmiertelnie trującego robala. Kurde. Żaden problem. Wow. Brzmi jak misja. A co ze mną i Milumpem? Ty i ten wielki Poro wybierzecie się po kociołek. Jest w opuszczonym obozie, dalej w dolinie. Kociołek? I tylko tyle? Nie no, serio? To twoja misja. Przyjmiesz ją, mały bohaterze? Pewnie. Chyba. Tak. A gdy wykonamy nasze misje, spotkamy się znowu tutaj. Będziemy opowiadać o naszych wspaniałych przygodach. Ruszajmy! Co, po kociołek? Przynieść kociołek. Kociołek? Są te owieczki. Serio? W kartach też są, jak się gra. Wiem, że ten gulasz ma nam pomóc z zamiecią i w ogóle. Mogę ją polować? Ale chciałbym, żeby zadanie od Brauma było trochę bardziej... No nie wiem. Czekajcie, gdzie ten kociołek? Szybciej, szybciej, szybciej! Nowy wpis glosariuszu. Elnuki. Najczęściej występujące udomowione zwierzę we Freljordzie. Hoduje się między innymi ze względu na mięso, grube futra. Pozwalają im przetrwać nawet najcięższe zimy. Uważane to był uważany za element kluczowy dla przetrwania mieszkańców Freljordu. Troszkę historii poznamy. Jak możemy się tam przedostać? Głaz, to skalniak! Skalniak! Hej, ciekawe, czy skalniaki lubią muzykę. Może powinienem mu coś zagrać. Zagraj muzykę bez... Dobra. Dobra, to po streamie będziemy i to pojedziemy, no. Przekroczył skalniaka! Złe żarty to najlepsze żarty. A gdzie, gdzie proponujesz? Puchatku, chcę zejść. Na Aniwie! Willum, patrz na to! Co to jest? To przecież obóz Notaj, Willum! To moja rodzina! Nie widziałem obozu Notaj od czasu... Tak, masz rację. Ale wciąż to obóz Notaj. Widzisz, jak rozległy jest ten obóz? Porzucony obóz Notaj znajdujący się w nieznanym regionie Freljordu. Nuno i Willum podkryli go, gdy wykonywali zadanie powierzone im przez Brauma. Obozowisko nie może być starsze niż co najwyżej kilkadziesięcioleci. Żadna z opowieści Notaj, przynajmniej żadna z tych, które zna Nuno, nie wspominała jednak o tym dziwnym, magicznym miejscu. To znaczy, że planowali tu zostać przez co najmniej parę tygodni. Jeszcze jest, jakieś rybki narysowane, ale to chyba... Mama uczyła mnie, że grupy zwiadowców odłączają się od głównego plemienia. To musi być taka grupa. No patrz, tak, na w ogóle taki stary stół zrobiony, że są niewidzialne ściany na przykład, nie? No ale pewnie na speedzie robili.
jest? Tam, na wzgórzu. Ciebie się zgubiły? Widzisz? Powinniśmy iść się przyjrzeć. Walka. Nie zadzieraj się, Jessie! O nie! Jest ich więcej! O, jak mi nie przykro! Erka? Wiem, co robi ta sadzonka zielona. Końca. A, bo to wybucha i bija. Okej. Skończmy to! To musiało boleć! One same padają, te bitki. Nie trzeba ich dobijać. Spoko. Zaimponowałem ci? Widzisz, dobry bierki jestem całkiem. Nie tylko w Lola. To... łopata? Szpadel? Szpadel? Nie no, to totalnie łopata. Chodź, zobaczymy. Bo szpadel między łopatą się tym, że jedno ma, jest zgięta, drugie jest płaskie, nie? Szpadel jest chyba prosty, a łopata jest taka zgięta. Nie pamiętam. Źle myślę. Taką wielką łopatę wziąłem? Teleport jakiś? Okej. Jestem wewnątrz gdzieś czegoś, wow, jakiejś jaskini chyba. Co to było? Gdzie jesteśmy? Pedro jest z łopaty dedykowany do kopania, a także spulchniania ziemi. Stąd też przeciwnicy do zwykłej łopaty ma ostre i zakończone krawędzie umożliwiające wbicie narzędzia w glebę. A, to ja pomyliłem szpadel z łopatą. Odwrotnie. Czyli szpadel jest taki zagięty, zaostrzony, a łopata jest taka prosta. Wiem, że łopatą na przykład można by zboże przerzucać. Tak ja to robiłem. Na przyczepie. Oj. W porządku, Willum? Tak, zdecydowanie jest tu gorąco. Szpadel jest prosty, a... No, kto jak kto, jeżeli szpadel najdobrze wie. Tak, to już doszliśmy do tego. Miałem to i to kiedyś na wsi. Czy to... lawa? We Freljordzie? Musimy być gdzieś bardzo pod ziemią. Nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek widział tyle lawy. No wiem, ale jeśli się poślizgniemy, to nie będzie jak wpadnięcie do zwykłego jeziora, nie? Ostrożnie, kuchatku. Możemy to sprawdzić. Skocz na platformę, aby surfować przez lawę. Na platformę? Aha, się przesuwają. Dobra. To jest tylko takie auto na mierzenie na skaku. A gdzie chcesz? Aha, chyba tam. A nie, tu. Na logikę to jest zagadka. Było blisko. I fajnie. Ma świetny rytm. Brzmi jak...
uderzenia młota. Chodźmy! Nie, no trochę dłużej gramy, bo wcześniej graliśmy z półtora godziny, Belmondo. Willum? Była Liga, była. Co to jest tam przed nami? Wygląda na duże i straszne. Może poszukajmy innej drogi. Easy. To jak to szło z tym rykiem? Ryczysz, żeby pokazać wrogom swoją siłę, tak? Łapie! To jest... Orn? Nie wierzę! To ten orn! To człowiek będzie miał. Ja cię, Willump! Popatrz na to miejsce! To kuźnia! Duży jest. Popatrz no tylko na te wszystkie rzeczy! Potrzebujemy kociołka, tak? No, to mam pomysł! Przepraszam! Ej, przepraszam! Tutaj! Nie słyszy mnie! Może pomożesz, Tyliu? Gryknie. Goście. Nie lubię gości. Skąd się tu wzięliście? Dotknęliśmy łopaty. Oczywiście. Myślałem, że się jej pozbyłem. Wiecie, nie powinniście dotykać cudzej własności. Przepraszam, więcej tego nie zrobimy. Ale ta... łopata, szpadel! Czy co to tam? Sprowadziła nas... To był tutaj. Szpadel! I no, ty jesteś Orn! Jesteś najwspanialszym kowalem w całym Freljordzie! Wykopałeś doliny i stworzyłeś śnieg! Więc jeśli chodzi o tworzenie, nie ma nic, czego byś nie zrobił. Zaiste, rzadki element. Jest w tobie płomień, dziecko. Nie. Nie do końca. To zaledwie iskra. Iskra. Aniwi. Bardzo interesujące. Very interesting. A, no tak, oczywiście. No więc, Ornie? Szukamy kociołka dla przyjaciela. Może masz tu taki, który moglibyśmy wziąć? A może nawet jakiś dla nas zrobisz? Proszę. Nawet jako przysługę? Dla ostatniego Yeti i jego kumpla z Notai? Nie. Nie. No, to co teraz zrobimy, Puchatku? Sami możecie go zrobić. Ha? Potrzebujecie ognia, metalu do stopienia i silnego podmuchu, żeby podsycić ogień. Pokaż mi, na co cię stać, mała iskro. A jest kociołek, o którym mówił Braum. Więc musimy rozpalić piec, wypełnić go metalem i potem dmuchnąć w niego powietrzem. Proste to, nie? Proste, proste. Te miechy powinny ładnie podsycać płomienie. Tak. Zdaje się, że są połączone z tamtym kołem. Mogę tam wskoczyć? Nie. A co tam jest? Nic. Chyba. Zdaje się, że te przeciwwagi otwierają te drzwi. No oczywiście, że otwierają. Tak myślę. Nie bądź łopata? Taki na nie. Kurde, tu wyżej nie wejdę? Szybciej niż wiatr! Nie. Okej, to jest jakiś labirynt w ogóle. Tym labiryntem chyba mam się poruszać. Ewentualnie. Może by tam... A nie wiem, czy tu zaskoczyć. Zaskoczyć tu? Czy umrę? Nie wiem. Dobra, skaczę. Nie, jednak nie. Inna droga musi być. Aha, dobra. Widzisz,
A nie mówiłem? O nie! Czekaj! Ale co mam tu zrobić w sumie? Przerosła mnie ta zagadka. Jakoś się zrobiła. Nie wiem, jaki to był schemat. Niech się poruszę. Dobra, może tam na górę teraz coś. Tu nie ma przejścia. Nie, nie będzie raczej. Może na dół. Tego miejsca. A kto ci powiedział, że wróciłem? 'Wymagające na razie. Dobra, radzimy sobie. Tak, tu mamy dwie rzeczy z trzech zrobione. Wydaje mi się, że tam będzie trzeba iść coś zrobić. Dobra. Tylko czy to... Nie, to chyba z tej. Stąd. Albo nie, to z góry muszę zaskoczyć chyba. O tak, o. Prawie. No nie wyhamowałem. A teraz gdzie? Tu. O kurde. Nie no, nie wiem. A może tak spróbuję? Nie, to nie ma sensu. Logiczna zagadka, widzowie. Ostrożnie z tym przełącznikiem. Delikatna rzecz. Nie martw się, ja się muszę nie dostać. Aha, bo mogę chyba... Tam się dostał. Nawet drąbacz by nas nie złapał! Nie, nie wiem. Spróbuję jeszcze raz. A nie musisz włącznika zrobić? Wiesz co, nie wiem, gdzie mam iść tak do końca. To zrobiłem, tu zrobiłem. Nie wiem, czy ja tam w ogóle mam iść tam na prawo. Chyba nie. Bo tutaj już nic więcej nie znalazłem. To może tu jeszcze się przejdę. Coś jest. Ale nie wygląda na to. No to chyba nie jest zejście. Nie, nie sądzę. Ślepy. Dobra, czyli wy coś widzicie, czego ja nie widzę? Jakiś włącznik. A bo ja wiem, jak ten włącznik wygląda i gdzie jest.
A to co to jest? O! Jak mówiłem, delikatna. Dobra. Przepraszam. Dla was to oczywiste, bo już to oglądaliście gdzieś. O! Nie doskoczę tam. Dobra, ci musisz na ściankę wejść. No tak, tu, tu i tu. Ej, co to za zapach? Czy ja czuję przypalone futro? Żartuję, puchaty. Nie, to nie jest końcówka gry, to nie jest połowa gry jeszcze, widzu. Dobra, mamy kolejny przycisk, już się nie da nabrać na to. Co on robi? A, schody, most. Hej, Ornie, do czego jest ta? Mi to przypomina Spyro, tak szczerze. Tylko tu jest mniej znajdziek, nie ma tych klejnotów. Ale sam gameplay taki w miarę podobny. O, rozumiem. Obraca tymi coś-kami. Żadnymi coś-kami. Węzłami. Coś-kami obraca. Którymi węzłami to obraca? Nie wiem, węzły. A, tu! Dobra. Tymi... tym labiryntem steruje. Myślicie, że spoko zrobiłem? Zaraz zobaczymy. Przejdę się tam raz. Szybciej! No tak, więc tu mamy rudę. Pyk. I prowadzi prosto do pieca. Od razu pierwszy strzał. Chodźmy, powiemy Ornowi. Nawet nie widziałem, co mam tam zrobić jeszcze, a już dobrze zrobiłem. Dobra. To mamy wszystko, tak? Czy jeszcze mam strzelić kulą? A strzelę jeszcze jedną sobie, na pewności. A, nie da się. No dobra. Szczęście ćpuna? Skąd takie pojęcie znasz, szaman? Działa tak, jak powinien. Nie, to nie jest prawda. To widzowie tak pomawiają, Darek. Tak jest. Nie daj się zmanipulować. Dobrze. Zdaje się. Co zrobiliśmy nie tak? Nic. Moje kariery Ligi Legend. Tak, wychłodzony piec powinien się odpowiednio nagrzać. Na kolejną zimę. A może nawet na dwie. Porę roku czy dwie? Musi być jakiś szybszy sposób. Tak. Wow! Proszę, ogień godny pracowni, w której płonie. A teraz miał być kociołek, tak? Zaraz. To pomożesz nam? Tak, ale nie tak szybko, mała iskro. Żeby stworzyć kociołek godny kuźni Orna, potrzebne mi będą pewne materiały. Materiały, które nie są zbyt powszechne. Nie martw się! My znamy wszystko we Freljordzie! Co się do kociołka daje? Cóż? Słyszeliście o owocu zimojagody? Owoc zimojagody. Willow? Nie, no też tak pomyślałem właśnie. Owoc zimojagody rośnie tylko w jednym miejscu. W twierdzy. Twierdzy?
takiej wieży strażniczej? Takim tutaj piołun? Mała iskra. To jest piołun. Znajdźcie się z którego? Przynieście mi ją. Prościzna! Czy coś jeszcze? Skoro tak znacie wszystko we Freljordzie... Wino z Energola. Wino z Energolem. No? Gdzieś mi się obiło. Przypomnij mi tylko, co to ten... Keller? Kelurel przebywa w lodowym ogrodzie. Od razu go poznacie. Będę potrzebować ofiary od Kelurela, żeby wykuć ten wasz kociołek. Owoc zimo jagody z zamku? Ofiarę od tajemniczego Kelurela. Zrozumiano. Dobrze. To już was nie ma. Weź na psycho halucynogenne. A. A ten absynt to można kupić? Bo w Polsce można kupić absynt? Chyba. Nie wiem, można. To jest... W ogóle jakiś próbowałem coś tego napić w jakichś shotach. Niesmaczne bardzo. Nawet druwak by nas nie złapał! Zakazane, czyli jest aktor bez tego jest, bez tej substancji. Fatal error. Dobra, gramy dalej. Aha, nic się nie stało, nie? Gramy dalej. Fatal error nas nie pokonał. Jesteśmy! W życiu się do tego nie przyzwyczaję. To jest to szczęście czpuna, o którym mówiłeś właśnie. Twierdzy, zamku, czy czegoś takiego. No i ofiary od Kelurela, który jest w lodowym ogrodzie. Czego poszukamy najpierw? Dobra, ja zdecyduję. A czekajcie, my stąd przeszliśmy, czy nie? Nie, przeszliśmy stamtąd? No nie jestem pewien teraz, chyba. A, pójdę tam. Zapisz na wszelki. Tu nie ma, to jest autozapis. Lagi są? A, zaraz się laguje. O kurwa. Jednak wyłączyło. Mega dziwne. A dobra, jest autozapis. To na pewno był checkpoint tutaj, gdzie były te dialogi. No musi to być. Hejcie, ja nowy jestem, głównie oglądałem. Czekaj, zapis oglądałem. Zapis, tak? W sensie, że pas broadcast? Pierwszy raz na streamie jestem. Ja witam, to skąd? To jest TikToka. I na klawiatury, zdarza się. Zapisu oglądał streamy. On dzieli czas na rządy różnych partii. Zapisu. Teraz za PO. Już nie oglądał. Pierwszy raz jest. Tak, wiem, że nie oglądał. Jesteśmy! W życiu się do tego nie przyzwyczaję. Potrzebujemy zimu jagody z twierdzy, zamku, czy czegoś takiego. No i ofiary oby nie, od Kelurela, który jest w lodowym ogrodzie. Czego poszukamy najpierw? Dobra, ja zdecyduję. Szybciej niż wiatr! Chyba nic. Zimo jagoda ma być w tej mrocznej twierdzy, a Kelurel jest w przeciwną stronę. Zima jagoda w tej mrocznej twierdzy, idziemy po tą jagodę. Mamy pierwszą możliwość wyboru. Gra jednak nie jest liniowa. To chyba jest nasze wejście do czarnej twierdzy. Czarna twierdza. Groźnie brzmi. Aha, takie tutaj pole przeszkód. Truskaweczki, miam, miam, miam.
jak twierdza, nie brzmi w ogóle. No. Lepiej tutaj szybciej wejść i szybciej wyjść niż za sobą. O kurwa. Dzięki, sąsiad. W ogóle fajna była ta impreza halloweenowa. Trochę szkoda może, że nie poszliście, ale mówię, że ci się nie chciało trochę, nie? Ale spoko było. Raczej byś nie żałował. Czy wolę zwykłego suba, czy prawie widzu? Nie czuj się zobowiązany tutaj subować, jeżeli chcesz. Ja się ucieszę z każdego suba. Nawet samej twojej obecności się cieszę. A on jeszcze mnie pyta, jakiego chce suba. Obojętnie, jaki ci wygodniej. Naprawdę. Mi to nie robi żadnej różnicy. Tak naprawdę z jednego i drugiego mam to samo. Więc który tobie jest wygodniej dać. Bo może z Prime możesz mieć darmowego suba, nie? Na przykład. Za to, że korzystasz z Amazon Prime. Kurde, ej, no nie wiem. Aha! No ta, zapomniałem. Zapomniałem, że my mamy takie sztuczki magiczne. Kurde. Posadziłem. Te wysepki warto odwiedzać, żeby sobie skrócić chyba trochę drogę. Dobra, tu. Możemy iść na prawo, ale wydaje mi się, że nie, to w lewo będzie trzeba iść chyba. Hej, jak myślisz, kto by wygrał się na mną na rękę? Ty czy Braum? Ty? Powiada. A, no weź! Braum pokonał setki armii i to tylko jedną ręką. Ale ty masz cztery ręce? No dobra, coś w tym jest. Oto i oto Deliordu! Dobra. Tam doskoczę? Chyba nie. Nie, no chyba muszę. A. Dobra łapa! Lodu jeszcze nie niszczyłem. Tak! Dobra, weźmiemy rozpęd. Nie! Kurwa. No niefortunnie. Szybko się respi. Nawet Druwask by nas nie złapał! Mam cię! Wszystko zniszczyłem. Dobra, jest woda. Ale mogę też iść na dół. Zobaczcie, tutaj na dole jest może jakiś sekret. Zobaczmy. Co tu się kryje? Bum. Mam cię! Co to jest? To jest... Aha, bo to jest chyba, żeby zejść szybciej stąd. Dobra, to najpierw idziemy tam na górę. No i co ja tu zrobić? Aha, już wiem co, już wiem co, już wiem. Muszę z tej pozycji rozwalić te pnącza. To Fortnite miejsce. Nie grasz? Przypomina myślicie, że straży. Mogę zagrać Fortnite'a? Sobie zagramy pewnie tego Fortnite'a, ale lepiej musimy go pobrać.
też, wiecie co, ja jestem giganobem Fortnite'a, ale myślę, że jakbyśmy mieli tak sobie ekipką zmontować, pograć, mogło być spoko. No nie wiem, z Overem może, The Lordem, sobie dupnąć. Dam jeszcze jakąś ekipę. Taczer mnie pytał w sumie też. CS-a to nie, nie, ja jestem sobiutki w CS-a. Jak się go opuszcza? Tak. Zdaje się, że te pnącza go blokują. Może uda nam się dotrzeć do wybuchowych szyszek od góry. Nie rusza się, pluta blokuje. Trzeba się też zająć drugą stroną. A, no ta. Tylko jak? To? Zerwany łańcuch jest. Tak, popsuło się. Przepraszam za to. Pionier na takim gównem rzeczach do plucie do mordy. Nigdy nie dogodzę wszystkim, nie? A już chcę przejść tę grę jak zacząłem. Też spoko, przygoda, coś innego. Ile tego lola może być? Za dużo już. Kurde, nie wiem co tu zrobić, serio. Aha, od góry może właśnie. Nie, to się odbija od tego. Kurde, nie wiem. Aha! Więc to mogę przesunąć. A to? Okej. Okay. Już wiem o co chodzi! Dobra! Już wiem! Nie chcę się ruszyć dalej! Aha, bo to się musi wszystko naraz zniszczyć. Dobra. No i chyba mamy. Nie, nie mamy? Lud blokuje łańcuch. Musimy go rozbić. A czemu to nie działa? Spróbuj jeszcze raz. Nie. Okej, okay, tu coś jest, co to jest? To zniszczyło ten blok lodu. Oho, dobra, dobra, dobra. Do czego to może służyć? To... Aha! Mam pomysł. Lód blokuje łańcuch, musimy go rozbić. Mam pomysł, mam pomysł. Dobra. I teraz tak.
Aj, źle. Dobra, chyba w porządku. Dobra, to będzie tak. Tu walę. To wybucha. Wszystko się zrespiło. O, tego brakowało. Może tak, tego brakowało. Nie zdążyłem. Coś tutaj nie gra. No jak to? Dobra, ja to muszę zrobić szybko naraz, okej. Dobra, patrzę to. Nie, to bez szans. Nie, źle zrobiłem. Trudne. Czekajcie. W tym samym czasie. Brakuje tutaj jednego takiego, co by łączyło lewą i prawą stronę. Ewentualnie, a jakbym zrobił coś takiego i teraz zobaczę, co się stanie. Reakcja łańcuchowa! Reakcja łańcuchowa! Kurwa, blisko chyba. Dobra, jeszcze to jeszcze nie to. Nie gra, ja też nie wiem. A coś tu nie gra. Czekajcie, dobra, widzę. Bez podpowiedzi! Coś tutaj nie gra. Wydaje mi się, że to jest dobrze, tylko ja muszę zrobić tak, może. O, mam inny pomysł. Truskaweczki, miam, miam, miam. Parandę, salutę, teraz! No! Teraz na poszukiwania zimy jagody. Bananowa ryba, dziękuję ci bardzo, cześć. Bananowa rybko. Tak easy nie może być. I Sandra płacze. Czemu płaczesz? Szybciej niż wiatr! Hej, spójrz! Tu w podłodze jest coś wyryte.
Ciekawe, co to może być. Co to jest? Dzisiaj w ogóle nie jesteś z tobą, puchatku. Wiesz? Zamrożę. Ucieka mi ekran. Wow! Tutaj. Więc to jest jeden z potworów z pustki. Wygląda jak ten, który walczył z Aniwią tam przy jaskini. I te posągi spoglądające z wysoka. Chwila. Znam tę historię. Bez słuchu jedna, bez wzroku druga, trzecia bez głosu zrodzona. To przecież trzy siostry. Walczyły przeciwko otchłani. I jedna z nich nazywała się Lisandra, jak wiedźma lodu. Ona co była o tym myślisz, Willum? Bez wzroku? Super ekscytujące, co nie? I tylko tyle masz do powiedzenia? Co w ciebie wstąpiło przez tę całą pustkę? A co to za iskrzące kule? Tam nie bój nic, nie podskoczą, zobaczysz! A tak to działa. O nie! Jest ich więcej! Ale... No, jednak nie easy? Nie! A w powietrzu też mogę skakać? Nie. Tutaj. Uwaga! Rozsadzi to. Walka, historia, Metal Zisa Resident Sleepera Playa. Ćwiczyłeś coś? Dawaj, Willump! Szybciej, szybciej, no. Szybciej! No. A gdzie kliknąć? Pokaż.